Cześć, w piątek. Jest około godziny 12. Tak, ja jeszcze leżę. Ja i tak śniadanie mam dzisiaj o 12, więc ja sobie nie wstawałam, ja sobie jeszcze pospałam, bo jutro już nie pośpię, ponieważ muszę być na 8:30 w Sunderlandzie, a Sunderland jest 2 godziny drogi od nas, to jest jeszcze dalej niż ja jeżdżę do Kingsworth. A to dlatego, że ja jutro mam kiermasz z fundacją ICOS. Taki piknik dla dzieci będzie organizowany, jest organizowany i no i dostałam zaproszenie i tam jutro będę, także no już nie zdążę was zaprosić. Zaprosiłam znajomych na Facebooku i na swojej stronie, na fanpage'u na Facebooku zaprosiłam. Jest 300 osób zainteresowanych wydarzeniem, więc no, może być fajnie, może być ciekawie. Koleżanka, która to organizuje, powiedziała, że ostatnim razem, jak organizowały podobną akcję, to przyszło bardzo dużo ludzi. O ile dobrze pamiętam, to było około 1000 ludzi. No, tak. No i to będzie organizowane w parku. Pogoda ma być piękna i ja już się z tego powodu bardzo cieszę. Nie wiem, czy to zrobię, ale planuję założyć spódnicę, którą sama uszyłam. To była moja pierwsza spódnica. Znaczy, była taka sytuacja, że chciałam się nauczyć szyć spódnicy. To była spódnica z prostokąta na gumce, czyli najprostsza chyba spódnica na świecie. Z jakimś tutorialem ją uszyłam i to wtedy uszyłam z takiego materiału, co mi się nie bardzo podobał. Po prostu to był materiał na zniszczenie. I jak uszyłam taki prototyp właśnie z tego materiału na zniszczenie, to uszyłam wtedy, zaraz po tej, dosłownie 5 minut później, uszyłam spódnicę, która już mi się bardzo podobała wtedy i nadal ona mi się podoba. I użyłam do tego swojej ulubionej stylistyki, to znaczy połączenie czarnej bawełny i koronki bądź firanki. W tym przypadku to była stara firanka. I wy widzicie już tutaj prawdopodobnie tą spódnicę. Jeżeli jej nie założyłam, to ją właśnie tutaj widzicie. A jeżeli ją założyłam na kiermasz, to wam ją pokażę już na sobie założoną na kiermaszu. Albo zrobię tak i tak. Zobaczymy. Co jeszcze chciałam dodać? Druga sprawa, jeśli chodzi o. Jeśli. Chyba jakieś dziecko idzie. Bo oni już dawno nie śpią wszyscy. Ja długo leżę. Jeśli chodzi o ten olej z pestek dyni, kurczę, ja czuję, że oprócz tego, że mój post przerywany powoduje, że mój brzuch jest mniejszy i bardzo dużo korzyści dla siebie ogólnie zauważam, tak, odnoszę wrażenie, że ten olej z pestek dyni jest dużo wpływa na mój brzuch. W sensie ja piję. Pół godziny przed kolacją piję taki olej z pestek dyni i piję zawsze rano przed śniadaniem na czczo. I to już trwa jakiś dobry tydzień, kiedy ja to piję. I muszę przyznać, że mój brzuch jest płaski i jest taki pusty w środku. Odnoszę wrażenie, że po prostu bardzo skutecznie pozbywa się różnych, wiecie, no. Jest naprawdę bardzo dobrze i polecam wam takie coś. Ja wiem, że to minimum 2 tygodnie trzeba stosować takie picie. Jeśli chodzi o pasożyty, czy jakieś oczyszczenie jelit, czy cokolwiek, no to ten olej należy pić około 2 tygodni. Ja go będę piła około 2 tygodni, później za jakiś czas znowu tę kurację powtórzę, bo też nie chcę całkowicie, nie wiem jak to nazwać. No chyba, że można, ale to się jeszcze w międzyczasie dowiem. Póki co na razie zastosuję to na 2 tygodnie. Jest już tydzień i naprawdę widzę dużą poprawę, jeśli chodzi o ogólne poczucie mojego brzucha, żołądka, pracy jelit, a w połączeniu właśnie z postem przerywanym to jest chyba coś najwspanialszego. No, dobra, idę sobie robić śniadanie, bo już jest długo po 12, a ja już bym sobie coś zjadła, a później może pojedziemy na jakieś zakupy, a jak wrócimy, to się przygotuję na kiermasz, bo się przygotuję na kiermasz i do zobaczenia zaraz później albo coś. No, w Polsce to bym tak nie wyszła. Idę po dzieci, bo się bawią.
z dziećmi i idę już ich zgarnąć do domu. Zobaczcie, w szlafroku wylazłam. No i jesteśmy. Ja wam pokażę tu moje stoisko. Wygląda to tak. I tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Tutaj mamy... A jeszcze się wam pokażę. O, założyłam tą spódnicę w końcu. No i tak to jestem. Chłopaki poszli na spacer. Wstawiliśmy się i poszli na spacer i zaczęliśmy piknik. Słuchajcie, bo to jest taka sprawa, bo ja poznałam Gosię, która robi bardzo jedną fajną rzecz, którą ja też mam w przyszłości w planach. Kto mnie zna, to wie. Cześć Gosia! Gosia ma Thermomixa i Gosia tutaj mnie przez cały dzień dokarmia takimi pysznościami. Była też lemoniada, lemoniady już nie ma. Jest sałatka, jest chlebuś z pastą. Z jaką pastą? Pasta z białej fasoli z suszonymi pomidorami. No właśnie. I Gosia od razu powiedziała, że wszystko co ma na stole to ma wegańskie. Dla każdego. Dokładnie. Także jakbyście chcieli Thermomixa, to uderzajcie do Gosi, bo ja do Gosi uderzę na pewno. Zapraszam. O Boże, muszę się pochwalić, co ja kupiłam. Wczoraj jak wracaliśmy w Sainsbury's, kupiłam to. Kupiłam, no bo stwierdziłam, mam ochotę na... jak to się nazywa? Na masło... czosnkowe, to jest, od razu przeczytałam, że to jest wegańskie. O Boże, ja tu oto wcinam. Tak, to jest tak pyszne. To jest tak pyszne, że ja wam bardzo polecam. Ej, kupiłam jeszcze sobie jakąś pastę. Taką. Myślę, że będzie bardzo dobra. Też położę sobie tutaj, ale to zjem takie. No, i do tego sobie jeszcze dam oliwki do śniadanka. No i kawa będzie. Ale właśnie bardzo chciałam wam to pokazać. Boże, jest tak pyszne. Jest tak pyszne, że ja oszalałam. Nie wiem, nie interesuje mnie, czy to zdrowe, czy nie. Ja to będę jeść.